co, jedziemy na spotkanie ogólnopolskie. Kawałek drogi nam zostało jeszcze. Jadę z jeden z braci, Tomaszem. Szczęść Boże. No, jest dzisiaj nieciekawa pogoda, bo pada i to srogo. Daj Panie Boże, żeby się to się przestało. Bo ciężko będzie wracać. Szczęść Boże wszystkim. Jest sobota. Piękny poranek deszczowy w Londynie. Jest troszkę chłodno, ale jadę na spotkanie Wojowników Maryi. Tam będzie gorąca atmosfera. Będzie siła Różańca Świętego, moc Ducha Świętego. Polecam wszystkim. I życzę błogosławionego dnia. Szczęść Boże, bracia! Witam! Jak tam atmosfera? Ciepło? Uważaj, żeby się nie obsuł. Dobra! Dzień dobry, braciszkowie! Nagrywamy tutaj malutkiego vloga. Jesteśmy właśnie w trasie na spotkanie ogólnopolskie. Chciałbym Wam przedstawić moją ekipę dzisiejszą. Proszę bardzo, mamy dzisiaj gościa specjalnego. Chciał się z nami zabrać z powodów... Szczęść Boże, bracie. Z powodów braku transportu. Mariuszek, szybciutko Mariuszek, zobacz, bo prowadzę. Szczęść Boże, bracie. I mamy Andruszka. Andruszek. Szczęść Boże. Szczęść Boże, jeszcze raz. Proszę, pokażcie się. Takie śliczne buziaczki. Także za chwilkę do Was wrócimy, tylko odmówimy koroneczkę. Zresztą jak zawsze. Szczęść Boże, drodzy braciszkowie. 8 maj. 2021 roku. Jadę na spotkanie ogólnopolskie Wojowników Maryi. Kochani, cieszę się, piękny, kolejny wspaniały dzień. Zobacz, jak ożywiający deszczyk. Pięknie, kochani, do modlitwy. Tak muszę jechać, żeby zdążyć, kochani, na mszę świętą wcześniej. Jeszcze pomodliłem się z rana fajnie, wszystko przygotowałem. Nagrywamy do vloga. Co ty tutaj robisz? No jak to co robię? No to co powinienem. No opowiadaj. Nie wiesz? No, no słuchajcie, no miałem tu tylko wejść i wyjść, no ale niestety jestem uzależniony od spotkań i mówisz, lepszy niż, i nic z tego nie zmieni. No. Lepszy niż pewne używki, nie? No, ryżaniec i modlitwa. Lepsze, 100%. Aj, to to chodzi. I nie trzeba nic innego. Dokładnie. Końcówkę, tak? Dawaj, lecimy, no. Od nowa? Czy nie, jest pauza. No i nie mogę się doczekać następnego spotkania. Brawo ty. Szczęść Boże. Bóg zapłać. Ja to, co tutaj robisz? Ja tylko sprzątam. A co sprzątasz? Wszystko to, co złe. A, taki z ciebie sprzątasz. Taki z ciebie sprzątasz. Nie wstydzisz się tej miotełki? No nie. Bardzo dobrze, cieszy mnie to bardzo. Krzykać cicho. No. Tutaj jest nagrywana, ty znowu przeszkadzasz. O tobie mówię. Tak. Będziesz w filmie. No to fajnie. Sławomir. Będziemy krzyczeć i sprzątać we dwóch. Pozbywamy się całego zła z tego miejsca, z tego kraju, z całego, świata. Dokładnie. A i taka odpowiedź na lepsze. Dla większej chwały Pana Boga i pod niepokalanym płaszczem naszej kochanej mamusi Maryi. Brawo. Chciałem, ale nie poszło. Nie, no narracja musi być, nie? Z Bogiem. Nawet dobrze się składa. Właśnie Grzesiu przypomniał, że mamy robić jakieś fajne nagrania do naszego vloga. Przywitajmy się, Sebastianie. Szczęść Boże, kochani. Nasz wspaniały zastępca, liderów, który nas na poważnie omadla. Dzięki niemu robimy, co możemy, na chwałę Bożą. Proszę bardzo, proszę Państwa. Wspaniale. Jestem, że cały czas przygotowujemy. Tu nasza tajna broń. Sprawę już dajemy. Jesteśmy wszyscy. Artuś, jeszcze raz. Wszyscy widzimy. Już się nie ukryjesz teraz, dobry człowieku, jesteś nagrany. Nie będę się pytał o pozwolenie. O jest i Maryjeczka, proszę bardzo. Prosto z Medjugorji. Braciszkowie. Bóg zapłać. Przepiękne spotkanie. Bracia, jesteśmy właśnie po spotkaniu. Coś wspaniałego Andruszka śledzi. Dzień dobry. O! Mamy vloga. Oto żona słynnego lidera. Mamy najmniejsze.
ekipa remontowo-budowlana. Daleko? Ale się wrąbałem. Dlatego ja tak się zdarzę, żałowałem się, nie? Aha, to moja pokuta. Ja moja pokuta, nie? Słuchaj, no ja w ciebie wierzę, że dasz radę. Ale to jest moja pokuta. O, no. Do uczenia się. Różaniec. Tak, nie, pokuta. No, idź. Ciocio, bo to ekipa. O, ciocio, no, a uśmiech. Nie chcesz? Ja w tygodniu rozmawiałem o coś koronek, nie? Tak, Wojtek, prowadź. Ja nic nie robię, ja po prostu sobie idę z telefonem. A, to nie wiesz? WM, tego tutaj właśnie z lewej, nie? To jest jego telewizja. Spróbuję naciągnąć ten kaptur. No. Yo! Ty tak jak spod sklepu wyglądasz, Mirko. O Boniu. Tak, wycofamy się. Chłopaki, szybko mleczko zabieramy. Mleczko, bo tu czekamy na spotkanie. Dobra, będzie soluba. Pod szkołą ja i Wojtek. Słuchaj, miałem kiedyś sparing z karateką. Też myślał, że ma czarny pas i przegrał. Powiem tak, jesteśmy w trakcie realizacji najnowszego scenariusza. Hello, star of the month, pomachaj. To dla mojej żony indywidualnie. Jak masz małżonka na imię? Agusia. Agusia, pozdrawiamy. Były kobiety, przepraszam. No nie mówili, bo że znowu przyjadą. No. Mówiły, miały nie być. Więc i zawsze. Proszę bardzo. Jest Sebastian. Jestem. Żeby... Kocham go. Kocham ich wszystkich. Na straży Bożej, oczywiście. Sebastiana mogę adorować nawet i dwa dni naszego Pana Boga, Ojca Wszechmogącego. Love you. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków, amen. Witamy Was, bracia. Jesteśmy właśnie po drugiej szybkiej pielgrzymce. Wiecie, jak to za księdzem Dominikiem się chodzi. No my to już na końcu, bo z rana żeśmy byli na Różańcu, na górze objawień. Teraz właśnie wracamy. Dowiedzieliśmy się, że nas jest w sumie tutaj, nie wiem, 70 mężczyzn i możemy ze sobą brać laski. Wiecie sobie, tak sobie wyobrażacie, jest tyle lasek. Takie tyle laski, lasek, takie laski tutaj są w tym hotelu, niesamowita sprawa. No, to jest właśnie. A jacy ludzie, szczęść Boże, nie wiem, tego się nagrywacie. Ksiądz potwierdza, że tutaj w tym hotelu są takie laski. I można brać ze sobą na górę laski. Wychodząc. W życiu nie miałem tyle lasek w życiu. I już właśnie wam pokażemy, mówię wam, no naprawdę no, fenomen. Już wam pokazujemy tutaj. Właśnie na wyjściu z hotelu może każdy sobie wziąć jedną laskę. Z nią chodzić, nie? Już wam pokazujemy. Swoją proszę. Tutaj można do wyboru, do koloru. Każdy może ze sobą wziąć laskę. No myśmy byli w szoku, jak żeśmy się dowiedzieli, że każdy... Nowoczesna, regulowana... Każdy może wziąć sobie laskę wychodząc z tego hotelu. Także polecamy hotel, bardzo fajny, piękny. I pozdrawiamy. Z Panem Bogiem. Wracamy tu właśnie z Mariuszem. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Wracamy ze spotkania ogólnopolskiego Wojowników Maryi. Kochani, pięknie nam się jedzie. Piękne konferencje były. Ksiądz Dominik zaszczepił w nas nowe pokłady wiary, nadziei, miłości, pięknego słowa. Także kochani, widzicie, jedziemy sobie dalej. A i to jeszcze nie koniec, drodzy braciszkowie, naszej przygody z Panem Bogiem na dzień dzisiejszy, bo jeszcze później jedziemy z Mariuszem na całą noc, na całonocną adorację Najświętszego Sakramentu do zakonu, do sióstr. Także jeszcze tutaj coś tam dla Was nagramy. Z Panem Bogiem! Z Panem Bogiem! Pa! Cześć Boże, Boże wariaty. Wracamy. Wracamy. Wypełnieni Duchem Świętym. Coś jest, jest moc. Przestało padać, to jest najważniejsze. O tak. To jest jeden z tych 60 dni w roku, trafiliśmy. Do pół. Ty jeszcze nie mógł, bo no. To ciemno jest. Trzymaj mi tą, bo nie wiem.
Jest, nawigacja. No to, to jest misja specjalna, trzeba nagrywać i jechać. Nie? No, Londyn. No my się uczymy cały czas. Londyn ze swoimi korkami potrafi pokazać humory, jest ciekawie. Jest ciekawie. Jest fantastycznie. Anglicy nie siedzą przy kawie, tylko przy herbacie. Nie ze śmietaną, z mlekiem. Ze śmietaną. Ze śmietaną robię. Coś nowego. Tak. 20. Teraz trzeba włączyć 20 mil na godzinę. Czyli 30. 3 mile, jedziemy 45 minut, więc jest fantastycznie. Tak, można tu zwiedzać sobie, na, wiesz, gazetę poczytać w międzyczasie. Ale lepiej, żebym ja czytał, nie ty. Nie, no ja mówię o sobie, bo nic nie dzieje, a jedziemy powoli. Ja bym wolał ja poczytać, ty nie pikieruj, nie? Żeby się zamienić. Nie, dziękuję. Dasz radę, wierzę w ciebie, wierzę w ciebie. Nawet drony są. Dobra, poleciał. Patrz mały. Zuzia, dzieciaczki, patrzcie. Tanie co? Patrz, tam ma drońki i kieruje.